Operacja Styl. Dzisiaj mówić będzie dla Was Michał Kękuś. Z kolei swoją wiedzą podzieli się ze mną Katarzyna Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Dzisiaj skupimy się głównie na kursie Dom na Detoksie. No i jak już zapowiedziałem, ta nazwa też jest dosyć wymowna. I od czego właśnie będzie ten detoks? No więc detoks będzie od obecności substancji chemicznych, które no niekoniecznie są dla nas korzystne. Jest to dość nowa dziedzina, stosunkowo młoda, ponieważ badania na temat wpływu tych substancji oraz tego, w jaki sposób one na nas oddziałują, czy pozytywnie, czy negatywnie, cały czas trwają. I w tym momencie już od paru dobrych lat działa tak zwana Europejska Komisja do Spraw Chemikaliów. Są już takie substancje, które zostały zakazane do użycia w Europie, ale wiele z nich cały czas jest na rynku w różnych produktach, na przykład w meblach, w wersalkach, w podłogach, w odzieży. Drugim problemem jest to, że w przypadku wielu produktów nie zawsze wiemy, co one zawierają, oraz często producenci niestety używają tych substancji, które nie są już dozwolone. I to jest jedno. Natomiast co jest największym problemem, to, że większość z nas nie wie, że na przykład przebywając w pomieszczeniu, w którym mamy meble ze sklejki, podłogi z opóźniaczami spalania, odzież, nie wiem, z kwasami tak zwanymi, z wtalanami i tak dalej, bo to wszystko znajduje się w tych przedmiotach codziennego użytku, głównie dlatego, że te substancje no, sprawiają, że te rzeczy są bardziej trwałe, to one są po prostu funkcjonalne. I niewielu z nas wie, że te przedmioty cały czas w trakcie, jakich używamy, wydzielają z siebie te negatywne substancje, bo te substancje nie są z nimi trwale połączone. Na przykład jeżeli mamy plastikową łyżkę, to te wtalany, które są w niej, te substancje, które służyły do tego, żeby ta łyżka była miękka, elastyczna i była bardziej trwała, one cały czas nie są na stałe połączone cząsteczkowo, cały czas się uwalniają. I my możemy się z nimi stykać, wdychając opary. Możemy, nie wiem, jeść nimi, wtedy dostają się te substancje przez drogą pokarmową, ale też te niebezpieczne substancje dostają się do naszych ciał poprzez skórę. I na co właśnie zwrócić uwagę przy zakupie ubrań? Czy są jakieś podstawowe zasady, które pozwalają nam zachować to bezpieczeństwo, kiedy wybieramy właśnie z jakiego materiału jest wykonane nasze ubranie? To, co bym powiedziała jako pierwsze, to musimy zwracać uwagę na to, czy jest to ubranie wykonane z tkanin naturalnych, czy z tkanin syntetycznych. Bo poliester, akryl, poliamid i tak dalej, to są tkaniny, które są najbardziej niebezpieczne i one mogą na nas niekorzystnie wpływać. To są tak naprawdę tkaniny plastikowe. W przypadku bawełny, wełny, lnu, tudzież tkanin z konopi lub z jedwabiu, lepiej wybrać te tkaniny, ale tutaj też z tymi tkaninami wiąże się sporo problemów i najlepiej byłoby wybierać takie, które mają odpowiednie certyfikaty, na przykład certyfikat GOS albo EcoTextile. Wiemy o tym oczywiście, że certyfikaty nie dają 100% pewności, ale możemy być pewni, że w przypadku na przykład certyfikatu GOT nie są używane pewne barwniki i niektóre z niekorzystnych substancji. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o ubrania jako takie, na przykład taką bawełnę, dobrze by było wybierać bawełnę tak zwaną organiczną. Generalnie to dotyczy wszystkich tkanin, nawet tych naturalnych. To, co jest użyte do ich produkcji, surowce muszą być poddawane wielu zabiegom chemicznym. Bawełna jest wydzielana. Podobno wełna, której to trzeba usunąć, na przykład pasożyty, też jest traktowana bardzo określonymi środkami. W związku z czym to jest absolutną podstawą, że jak kupimy nowe ubranie, to musimy je koniecznie wybrać przed pierwszym założeniem, ponieważ ubrania często no, produkowane, jak już mówiłam, w Bangladeszu lub daleko, nie w Europie, muszą jakoś przetrwać, to są tkaniny, więc muszą przetrwać długą drogę, parę dobrych tygodni, kiedy płyną statkami właśnie na przykład z Bangladeszu czy z Indii. Żeby one dotrwały, to są traktowane przeróżnymi środkami grzybobójczymi, antybakteryjnymi. Są traktowane takimi środkami, które sprawiają, że one zachowują swój dobry wygląd, nie gniotą się tak łatwo i dobrze wyglądają na wieszakach. To jest szereg toksycznych i bardzo niebezpiecznych substancji. One oczywiście po pierwszym praniu nie znikną, ale to jest podstawa.
czy pranie tkanin kolejne i kolejne uchroni nas całkowicie przed tymi substancjami, to tego do końca nie wiemy. Ja rozmawiałam na ten temat niedawno z dr Aleksandrą Rutkowską z Gdańskiej Akademii Medycznej, która od lat badania na temat wpływu substancji na zdrowie chemicznych i ona mi powiedziała, że wiemy, że negatywne substancje uwalniają się z ubrań przez jakiś czas, na pewno, ale nie ma badań, czy przez pół roku, czy przez miesiąc, czy przez 7 lat. Tego jeszcze do końca nie wiemy. No ale na pewno unikałabym tych tkanin tak zwanych plastikowych, bo z nich ten plastik będzie się uwalniał cały czas. Teraz z garderoby przeniósłbym się do kuchni i do kwestii przechowywania żywności, no bo plastik jest głównym zagrożeniem i właśnie tak. Czy generalne przechowywanie żywności w plastiku powinno być, jeżeli chcemy zachować to właśnie bezpieczeństwo i nie narażać się na różne niebezpieczne substancje, zakazane? No zdecydowanie powinniśmy wyrzucić plastik z naszych kuchni i na to musimy zwracać uwagę właśnie na przechowywanie i na to, jakie konkretnie potrawy przechowujemy, bo na przykład jeżeli włożymy sobie do plastikowego pojemnika coś gorącego, kwaśnego, to wtedy ta migracja z tego przedmiotu będzie bardzo duża. A jak to wygląda w przypadku przechowywania wody? No bo mamy plastikowe butelki, czy właśnie takie jednorazowe użycie prosto kupionej butelki wody ze sklepu też jest niebezpieczne, czy takie jednorazowe właśnie jest jeszcze dopuszczalne? No więc tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że taka butelka PET użyta raz, jakby migracja niebezpiecznych substancji będzie stosunkowo niska, szczególnie jeżeli jest jakiś zimny napój. Natomiast jeżeli na przykład weźmiemy taką butelkę na plażę, ona się ogrzeje i jest używana po raz kolejny, to wtedy się zwiększa wydzielanie tych substancji. W związku z czym jednorazowe użycie nie jest bardzo niebezpieczne. Ale co jest ważne, i to chciałam może w środku audycji, ale chciałam tak parasolowo powiedzieć o ważnej rzeczy. Mianowicie w związku z tym, że tak duże jest narażenie z różnych stron, to dochodzi do tak zwanego efektu koktajlu. Że my, dobra, tu mało z butelki, tu mało z czegoś, ale te wszystkie niskie narażenia składają nam się na duże i na to, że cały czas jesteśmy na coś narażeni jednak w dużym stopniu. A poza tym, w związku z tym, że to jest koktajl substancji, to nie do końca jeszcze wiemy, jak podziała na przykład połączenie z takimi substancjami, które zapewniają nieprzywieralność powłok i ftalanów na przykład z jakiejś gumowej kaczuszki i bisfenolu z jakiejś butelki, co zrobi nam ten koktajl. Dlatego oczywiście sensownym jest zadawanie pytania, co jest bardziej szkodliwe, a co mniej, ale jeżeli jest jakaś czynność, którą możemy wyeliminować, a jakby możemy nie kupować wody w butelkach, to nawet jak jest to małe narażenie, to warto tej wody nie kupować. To jaki jest taki najbardziej bezpieczny materiał, w którym możemy przechowywać żywność? Szkło. Szkło jest całkowicie bezpieczne. Jest chyba najbezpieczniejsze z opakowań. A poza tym można je recyklingować. Czyli kolejny plus. Tak najbardziej, dokładnie. I jeszcze bezpieczne są pojemniki ze stali nierdzewnej i ewentualnie drewniane przybory. I ceramika, i ceramiczne naczynia. Jak to wygląda właśnie w kwestii zastosowania różnych kosmetyków? Czy tutaj też czyhają jakieś niebezpieczeństwa odnośnie ich przechowywania? Owszem, natomiast kosmetyki same jako takie, to jest taka grupa, która jest, wydaje mi się, w miarę bezpieczna, głównie przez to, że my dokładnie wiemy, jakie są składniki, bo producenci kosmetyków są zobowiązani do tego, żeby na opakowaniach nam wypisywać dokładnie składniki. I my sobie możemy w internecie sprawdzić, czy dany składnik jest szkodliwy czy nie, po prostu wpisując nazwę. No, oczywiście możemy się też tego nauczyć na pamięć. Ja powoli się tego uczę i już powoli wiem, jakie substancje są niefajne. Natomiast po prostu nad kosmetykami mamy większą kontrolę. Jeżeli natomiast chodzi o sposób przechowywania kosmetyków, to też jest to podobna kwestia do tej butelki PET. Jeżeli mamy, nie wiem, dwa rodzaje, nie wiem, szampon i odżywkę w plastiku, a reszta na przykład w słoiczkach albo w buteleczkach szklanych, no to jeszcze okej. Ale zazwyczaj niestety mamy wszystkie kosmetyki w plastiku. I jeszcze, co jest ważne, powierzchnia. Powierzchnia łazienki jest stosunkowo mała, zazwyczaj łazienka jest zamykana i te wszystkie te plastikowe rzeczy, które w niej są, no to się tam kumulują. Dlatego zazwyczaj łazienki nie są wietrzone, często nie mają okna. Więc to jest jeszcze dodatkowy element, który sprawia, że te wszystkie plastikowe butelki w łazience zaczynają być niebezpieczne. I kwestia na przykład
przykład jednorazowych maszynek. Czy tutaj też ich przeznaczeniem jest tylko jednokrotny użytek, czy tutaj, jeżeli wykorzystamy to kilkukrotnie, to czy może na nas czyhać jakieś niebezpieczeństwo? No więc jeżeli chodzi o maszynki jednorazowe, oczywiście można ich używać kilkukrotnie, ale tutaj najistotniejszy jest sposób ich przechowywania, dokładnie, po użyciu. Więc jeżeli użyjemy takiej maszynki, potem zmyjemy z niej pozostałości różnych rzeczy, to jak najbardziej musimy taką maszynkę odłożyć w suche miejsce, przetrzeć ją delikatnie i wtedy takiej maszynki możemy użyć kilkukrotnie. Jak zobaczymy już na niej takie charakterystyczne ślady rdzy, albo nieprzyjemnie pachnie, albo coś w tym stylu, no to wtedy musimy ją wyrzucić. Ale sposób przechowywania jest tutaj istotny. No i tutaj jakby też za tym bym optowała, żeby, no bo jednorazowa maszynka, używamy jej raz i wyrzucamy, no to jest też takie podejście niezbyt zero waste, więc jeżeli odpowiednio o coś zadbamy, to no, troszeczkę, parę razy więcej możemy takie rzeczy użyć. Tak, bo właśnie oprócz samych kwestii oszczędnościowych, no to tutaj tak no generalnie po prostu wielu z nas pewnie ma w sobie zaszczepione takie myślenie, że jeżeli coś jeszcze wygląda na zdatne do użycia, no to po prostu nie warto tego od razu wyrzucać i myślę, że może się przydać, więc tutaj też taka wiedza całkiem praktyczna. Jakie są właśnie takie główne niebezpieczeństwa, które czekają na dzieci? No oczywiście przede wszystkim plastik i to jest takie samo zagrożenie, tylko jeżeli chodzi o organizmy dzieci, to jest to dla nich bardziej niebezpieczne, bo w dużo mniejszym stopniu umieją sobie poradzić z chemikaliami. Większa powierzchnia skóry w odniesieniu do masy ciała niż u dorosłego sprawia, że jakby jak na masę ciała są w stanie przyjąć za pomocą skóry więcej tkanki. I co jest jeszcze ważne? I to jakby tutaj chciałabym troszeczkę taką małą dygresję zrobić. Mianowicie jest takie jedno ważne zalecenie, które zawsze zalecamy, jeżeli chodzi o chemikalia w mieszkaniu. Zalecamy sprzątać dokładnie, wycierać kurze, ponieważ właśnie w kurzu osadzają się te szkodliwe substancje. I one osadzają się też na podłogach i na wykładzinach, które same z siebie wykładziny często są stworzone z syntetycznych tkanin, czyli same nie są zdrowe. I dzieci, zarówno jak i zwierzęta, są najbardziej narażone na to, że najczęściej przebywają w strefie, w której jest najwięcej chemikaliów, które się po prostu osadzają. I nie od dziś wiadomo, że nasze zwierzęta, na przykład koty szczególnie, warto było mieć kota, bo kot troszkę nam zabierze tej chemii. Oczywiście dla kota nie jest to fajne, więc trochę ironizuję, ale nasze zwierzęta też jakby zbierają nam te chemikalia z naszych miejsc zamieszkania. Koty bardzo lubią urządzenia, na przykład laptopy i tak dalej. Często są lubią przebywać w ich pobliżu, a to właśnie na przykład te urządzenia elektroniczne też emitują bardzo dużo na przykład opóźniaczy spalania, no i te koty nam troszkę tego zabierają. Oczywiście, no tak jak już sam pan powiedział, nie dajmy się zwariować i nie da się, nie jest realne w naszym świecie zupełnie żyć w świecie pozbawionym chemikaliów, ale po prostu musimy starać się w tych sytuacjach, w których wiemy, że czegoś nie powinniśmy robić, to po prostu tego nie róbmy. Poza tym też myślę, że takim ważnym postulatem jest minimalizm. Im mniej mamy rzeczy, jest mniejsza powierzchnia, z której mogą wydobywać opary niebezpiecznych substancji. Łatwiej nam jest sprzątać. Warto, naprawdę warto wietrzyć i to trochę pomaga. Zatem minimalizm, spokój, mało kosmetyków, żadnych opakowań plastikowych, mało mebli, kot to jest coś, co może sprawić, że troszeczkę będzie nam łatwiej się tych chemikaliów. Zestaw startowy. Czyli niemalże dosłownie można powiedzieć, że niewiele trzeba, żeby sobie to właśnie bezpieczeństwo jakkolwiek zapewnić. Właśnie niewiele. Tak. Jaki wpływ na te niebezpieczeństwa ma współczesne społeczeństwo i to w jakim kierunku się rozwija? No bo ustaliliśmy sobie, że takim głównym naszym przeciwnikiem jest plastik, a jednak obcujemy z nim na każdym kroku i tak naprawdę chcąc, nie chcąc, wszędzie mamy z nim kontakt, nie tylko w domu, ale nawet w przestrzeni publicznej. I właśnie jak to wygląda w kwestii porównania tego z wcześniejszymi latami? Nie mam tutaj na myśli od razu równania do średniowiecza, bo wiadomo, że tam standardy higieniczne były zupełnie inne i powiedziałbym nawet w porównaniu do obecnych prymitywne, ale czy właśnie w kwestii ostatnich nawet kilkudziesięciu lat, czy po prostu zrobiliśmy w tej kwestii krok wstecz? Znaczy i w przód, i wstecz. To znaczy rzeczywiście plastik stał się bardzo, bardzo popularny. Z tego, co pamiętam, w 50-tych, 60-tych latach. Ja w tym momencie nie pamiętam dokładnych danych, ale mogę powiedzieć tylko, bo to musiałabym gdzieś się poszukać, a nie mam tego w pamięci, ale ja bym powiedziała tak intuicyjnie,
że tego plastiku jest w porównaniu do lat powiedzmy 60. Nie wiem, kilkaset razy więcej. Zresztą no, przypomnijmy sobie tę wyspę plastiku, która pływa na oceanie spokojnym, która jest, była parę lat temu wielkości Francji, teraz podobno jest już wielkości dwóch Francji, więc to jest zdecydowanie krok wstecz, ale oczywiście od paru ładnych lat pojawiają się ruchy sprawiające, że tego plastiku ma być mniej. Było kilka ustaw unijnych ostatnio związanych z jednorazowymi plastikowymi sztućcami, z tego co pamiętam, więc ja wiem, że coś się tutaj w tym kierunku dzieje, żeby plastiku było mniej, ale jest naprawdę źle. Kurs Dom na Detoksie, na czym polega ten kurs, jak się dzieli, bo wiemy, że jest opcja stacjonarna i opcja online i generalnie jak możemy do niego zachęcić naszych słuchaczy. No więc to jest taki kurs, który ma zapewnić taką no już pogłębioną, kompleksową wiedzę na temat chemikaliów w naszym otoczeniu i również na temat tego, jak się przed nimi chronić. I rzeczywiście on jest w dwóch odsłonach. Po pierwsze jest kurs stacjonarny, który odbędzie się w sobotę i w niedzielę, 21 i 22 października. I to będą dwa dni po około 7 godzin. I na tym kursie stacjonarnym uczestnicy dostaną wszystkie materiały potrzebne do późniejszego działania w terenie, teoretycznie. No i przez te dwa dni będzie taka skoncentrowana dawka wiedzy. Natomiast druga odsłona to jest kurs online i będzie on polegał na tym, że zacznie się od pierwszego poniedziałku, od ostatniego poniedziałku października, a potem już będzie się odbywał co tydzień, co każdy wtorek, w godzinach popołudniowych około 19 i każda taka sesja będzie trwała około 1,5 godziny co tydzień i to będzie kurs właśnie online przez platformę Zoom. Co jest dość istotne, to to, że kurs jest darmowy. Natomiast w ramach tego kursu jakby będziemy prosić chętnych oczywiście uczestników do tego, żeby przeprowadzili później jakby u siebie w domu taki przegląd domowy, u siebie lub u znajomych i rodziny. To też zależy nam trochę na tym, żeby dostarczyć komuś wiedzę i żeby ten ktoś troszeczkę poszedł z tą wiedzą w świat. Bo ja podejrzewam, że w takich dwóch dniach kursu lub sesji online, no to chyba nasi uczestnicy i uczestniczki będą chcieli się dzielić tą wiedzą. Ale my tutaj zapewniamy takie fajne narzędzie, taką aplikację, dzięki której łatwo będzie te przeglądy domowe robić. Po prostu wchodzimy do danego pomieszczenia, aplikacja nam pokazuje pytania i my po prostu na nie odpowiadamy. Więc to będzie nawet fajna zabawa. Więc do tego też będziemy zachęcać. Co jeszcze? Ten kurs i ewentualne późniejsze działania związane z tymi przeglądami domowymi, których można zrobić kilka albo nawet jeden. To zależy od tego, jak będziemy to czuć. I to jest ważna informacja dla studentów. My jakby możemy to zaliczyć do tak zwanych praktyk studenckich i również po odbyciu takiego kursu będziemy wystawiać certyfikat. Więc tutaj studentów, którzy jeszcze nie mają pomysłu na praktyki, zachęcam do takiego kursu, szczególnie do kursu stacjonarnego, bo mamy tutaj jeszcze na niego kilka wolnych miejsc. I jeżeli ktoś chciałby się zapisać na kurs, to zapraszam na stronę naszą www.ekonsument.pl lub na stronę na Facebooku na Kupuj Odpowiedzialnie lub można też zgooglować naszą stronę. Jest na pierwszej stronie jest artykuł, należy w niego wejść, tam są wszystkie najważniejsze informacje, jest formularz, do którego należy się zapisać i potem tylko przyjść na kurs i wiedzieć więcej. A później, jeszcze tak jak już Pani wspomniała, jest właśnie ten tytuł ekoambasadora i tę wiedzę można przekazać tak dalej, bo myślę, że to jest z korzyścią dla nas samych, ale też dla naszego otoczenia, bo myślę, że jak już wybrzmiało przez całą naszą rozmowę, te zagrożenia czyhają na nas nawet tam, gdzie byśmy się ich niekoniecznie spodziewali, a warto uwrażliwić właśnie naszych bliskich na to, że po prostu ciągle są w niebezpieczeństwie, które może dokładnie nie do końca taka być jest idea uświadomione. Tak, taka jest idea w ogóle tego naszego działania, żeby jakby tych ludzi, którzy przyjdą na nasz kurs, uwrażliwić i wyszkolić i zachęcić do tego, żeby ta wiedza szła dalej, żeby to się rozprzestrzeniało, bo to jest coś takiego, co sprawia, że ja przynajmniej mam wrażenie, że jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na życie kilkudziesięciu rodzin, czyli kilkuset ludzi, którzy dzięki temu, że dowiedzą się, czego należy unikać, nie zachorują za jakieś 20 lat. Więc wydaje mi się to taki realny, naprawdę ujmujący, pozytywny skutek.